Łukasz! Lupa! Tryk! Wielki Bóg! Maciek! Ebastian! Strolowany! Nowak! Tarzan! Leśniak! Trypson! Trypała! Szuli! Szulakowski! Trian! Buz Barbie! Salwa! Ba! Piątkowska! Spolaryzowało to naszą publiczność. No i Ewa, powiedz mi, ty byłaś pomysłodawcą tego zestawienia. Pomysłodawcą był Jaś Kapela, natomiast ja zaproponowałam federacji, poszłam z tym do federacji i no na początku mieli wątpliwości, ale parę osób przekonało włodarzy, że jest to dobry pomysł, no i cieszę się, że w końcu dojdzie do tej walki. A z jakimi ty opiniami się spotkałaś po ogłoszeniu tego pojedynku? Jakie były reakcje twoich fanów? Reakcje są bardzo różne. Niektórzy uważają, że to wstyd, że ja podejmuję się takiej walki, inni, że to wstyd, że Push Barber będzie bił się z kobietą, inni mówią, że to świetne zestawienie, że właśnie na tym polegają freak fighty, na takich absurdalnych pojedynkach. Ja uważam, że trzeba się przyzwyczajać, bo to dopiero początek, coraz więcej będzie takich zestawień i w sportach walki, i w innych sportach, że mężczyźni będą rywalizować z kobietami. Wszystko to się już powoli zaczyna mieszać. No i my jesteśmy jedną z pierwszych takich par. W Polsce były już dwie takie walki, no i kobiety niestety nie dały rady, więc czuję na sobie presję. Trzy, bo zapomnieliśmy o Dali Tomka Olejnicza. Tomka Olejnika? Na Dali Tomka Olejnicza też podobno była taka walka. A to nawet nie wiem, że organizował jakąś galę. Na materacach się bili i było fajnie, nie? O, no to fajnie, to całkiem przyjemnie brzmi. Push Barbie, Push Barber, skąd zmiana tego imidżu? A czasami się czuję trochę bardziej kobieco. Ostatnio mi trochę prolaktyny wybiło, testosteron spadł i jakoś wpadł taki pomysł i sobie zrobiłem kucyki. I się tak fajnie czułem. Dzisiaj co prawda, jak wychodziłem z domu, zapomniałem zabrać kucyków, więc jestem normalnie. No ale ostatnio się trochę czuję bardziej Push Barbie niż Push Barber. Ale jak ty czujesz się z tą presją społeczną, która bardzo mocno uderzyła w twoim kierunku? Bo wielu obserwatorów uważa, że ty tak naprawdę niezależnie od werdyktu tego pojedynku stracisz w każdej sytuacji. Słuchajcie, no ja nie mam presji, bo jak przegram, przegrałem z mistrzynią świata i przegrałem z kobietą. I będą mówić, o przegrałeś z kobietą, ble, 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 haha, kobieta ci najebała. A jak wygram, o najebałem kobiecie. Boże, mi to wszystko jedno, czy wygram, czy przegram, będzie i tak to samo, nie? No to ja zapytam też trochę Kasiusza jako jednego z organizatorów. Czy wy jako organizacja nie baliście się takiego publicznego linczu, jeżeli chodzi o ten pojedynek, bo ewentualna porażka Ewy mogłaby spowodować, że na organizację wyleje się dużo niemiłych słów? Bardziej na Push Barbera, bo znaczy wcześniej były jakieś pomysły mężczyzna, kobieta, to wszystko zrzucałem, odrzucałem, ale jak padła propozycja Ewy z Push Barberem, no to gdzie ja uważam, że tak naprawdę Push Barber jedyną jaką walkę powinien na razie toczyć to ze swoją wagą, a nie z Ewą, więc tu ma dodatkową walkę. A co ty masz ciągle problem do mojej wagi, nie? Nie wiem, nie mam problemu. Ja nie mam problemu, tylko no... Na każdej konferencji masz dużą nadwagę, prawda? Znaczy, tak, ale chodzi mi o to, że w taki sposób jak mówisz, to są też inni chłopacy mojego pokroju, którzy to oglądają, którzy mają nadwagę i później i mają kompleksy. Chcę ich zmotywować. Ja co, uważasz, że to jest dobre mieć tyle znaczy, nadwagi? Nie uważam, ale też są dużo tych przyczyn i uważam, znaczy, że mi było kiedyś przykro, jak zaczynałem strzyc i przyjdzie do mnie na strzyżenie, się ze mnie nabije, że jestem gruby. Że się śmiali z ciebie, że nie, że ty się nabijałeś ze mnie, jak byłeś u mnie na strzyżeniu, jeszcze w męskiej sztuce. A, no to widzisz, no to wiesz, już wtedy ja byłem zakompleksiony. No to nawet nie pamiętam. Ja byłem zakompleksiony, wstydziłem się wychodzić do sklepu, a ty przyszedłeś no, do mnie to i mówisz... Ale to wszystko tylko, żeby ciebie zmotywować. Tak. No, ja... A ty przychodzisz i mówisz, kurwa, ty gruby jesteś, kurwa, czy ty kurwa kiedyś zaruchałeś, kurwa. I wiesz, mi było przykro bardzo, nie? Ale też są różne tylko powody.
No dobra, nie, ja rozumiem. No ja chcę głównie, wiesz, że ciebie zmotywować do tego. No to dziękuję, jeśli w taki sposób, ja, no to ja rozumiem, wiesz, bo... że mam trochę inny styl, nie taki, wiesz, milutki, że będę cię głaskał, mam trochę bardziej taki drastyczny, kontrowersyjny może, ale głównie chodzi mi o to, żeby cię zmotywować, ale wracając do twojego, dla twojego zdrowia oczywiście, Push Barber. Wracając do twojego pytania, no to byłem, bo Ewa jest byłą mistrzynią świata. Sam wczoraj czy przewczoraj powiedziałem na sali o tej walce chłopakom i sami powiedzieli, że to do jednej bramki. No nie wiem, my jako tam, że długo czasu już spędzamy na sali, no Push Barber niby liznął tego trochę boksu, trener mu go okłamuje, że ma mocną prawą, on w to wierzy. Moim zdaniem tu bez żadnej urazy i bez docinki, tylko ja uważam, że to będzie walka do jednej bramki dla Ewy. Po prostu to jest moje zdanie. Niby powinienem może być obiektywny, ale nie chcę być. No słuchaj, po tej walce, jak Zadora zezłomuje królową Free Fightów Kasiusza, no chciałbym wyjść z tobą i zlać kolejną babę. Jak uda ci się przetrwać chociaż rundę z Ewą, to pomyślimy o tej walce. Przetrwam. Dobra, zobaczymy. Puszek, natomiast ja zastanawiam się, czy ty psychicznie dotrwasz do tego pojedynku, bo ja czytałem komentarze pod tą walką i naprawdę bardzo, bardzo mocne słowa w twoim kierunku padają. No, ludzie też nie wiedzą, kim jest taka Ewa, po prostu widzą, że to jest kobieta. Ewa była mistrzynią świata w federacji WBC, tej samej federacji, co był Mike Tyson, Muhammad Ali, Floyd Mayweather, obecnie Tyson Fury. To jest naprawdę bardzo poważna organizacja. W mojej ocenie jest bardziej poważna w boksie niż UFC w MMA. Także Ewa to jest naprawdę wielka mistrzyni, ma bardzo dobre warunki, ma bardzo długie ręce, jest bardzo silna, jest wielkim bokserem, jest najmocniejszą kobietą na świecie w swojej kategorii. Myślę, że jeśli by się dobrze teraz wzięła za siebie, no to dalej by walczyła w tym boksie i dalej byłaby mistrzynią świata. Słyszałem, że rok temu miała walkę. Co prawda jest mi trochę przykro, że walczy ze mną, a nie o mistrzostwo świata, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, jeśli byłbym na tyle dobry, żeby zdobyć pas w WBC, walczyć w federacji freakowej, ale rozumiem, że to jest bardzo ciężkie przygotowania, 12 rund i może Ewa chciała już trochę luzu i miała dosyć tego fałszywego towarzystwa, bo zawsze to jest i ustawieni sędziowie, tak jak w mojej walce. Czyli sugerujesz, że Ewa sobie poszła na... Dawno cię nie widzieliśmy w organizacji, trochę masy przybrałeś, powiedz nam, gdzie byłeś, jak cię nie było? Siemanko, witam wszystkich serdecznie. No gdzie mnie było? Gdzie ja byłem? W tamtym roku po ostatniej walce z Tyburskim odpuściłem sobie z walkami, skupiłem się na robocie swojej, na rozwijaniu firmy. Uważam, że był to bardzo dobry ruch z mojej strony, ponieważ tamten rok poukładałem sobie z robotą, a w tym roku mogę poświęcić się walkom, treningom i free fightom i będzie grubo w tym roku. Ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać przed jedną z gal KSW. Powiedziałeś mi wtedy, że nie do końca znasz swojego przeciwnika i że jesteś tak naładowany, że wjedziesz i go rozjedziesz. I powiedz mi, czy jak teraz lepiej znasz wielkiego... Byłem pewny, czy nie byłem pewny, bo... Byłeś bardzo pewny siebie. Ale pewny siebie, ale... czy powiedziałeś, że go rozjedziesz. Czy nie znałem? Mówisz, a czy byłeś wypity, no? Nie, nie byłem. Mówiłeś, że średnio znasz swojego przeciwnika, ale wjedziesz i na pewno go rozjedziesz. I zastanawiam się, czy masz już lepszy research, jeżeli chodzi o wielkiego bój, czy podtrzymujesz te słowa? Bo ja mam teraz mętyk w głowie, bo pamiętam sytuację taką, bo tu w ogóle przy tym stole nie wiem, czy ja mogę powiedzieć o tym, czy nie mogę. Tu w ogóle trzech potencjalnych moich przeciwników siedzi, bo miałem propozycję najpierw w sumie z trollowanym. W międzyczasie gdzieś tam był Szuli, ale do tej walki nie dojdzie. No i w końcu doszło do sytuacji, że będziemy się bić z Bułą. Słucham? Nie bój się. Nic ci się nie boję, co ty? Stać. Jak? Nic ci się nie powinno stać. A chyba tobie, chłopie. Dobra, nie przerywam, przepraszam. To znaczy, już pytanie zapomniałem, jakie było. Jeszcze raz. Czy podtrzymujesz swoje słowa, że wjedziesz, rozjedziesz wielkiego Buł i czy wiesz coś o nim więcej? Znaczy to tak nie jest. Buła dla mnie jest bardzo mocnym wyzwaniem. Chłop jest wielki, stuje ma dobrą, swoje też gdzieś tam się ponapierdzielał. Także ja go totalnie nie lekceważę, uważam, że dla mnie jest to bardzo duże wyzwanie. No ale ja też po raz pierwszy w sumie, pierwszy raz w mojej karierze free fightów, będę przygotowany na 110%. Każdą jedną walkę wcześniejszą, którą miałem, brałem na ostatnią chwilę, bo zawsze do mnie dzwonili na 2, 3, 4,
5 tygodni przed. Jedyną walkę z Arabem, którą miałem, byłem przygotowany, czy przygotowywałem się okres 4 czy 5 tygodni, to i tak nie był długi okres, a tak naprawdę od dnia dzisiejszego do 1 lipca mamy 4 tygodnie. Ja uważam, że już zrobiłem bardzo duży progres, bo od pół roku jestem w treningu. No i teraz te 4 tygodnie już tak na grubo, typowo pod ciebie, bo... Walka przed czasem, czy... No jasne, że przed czasem. Kurczę, 20 kilo przytyłeś, nie wydaje mi się, że bez walki byś doszedł do tych końca rund. No ale sprawdzimy, nie chcę też cię szufladkować, nie? Ja pracowałem długi okres, bo to pół roku gdzieś mi zajęło, robiłem... Widziałem, ile cementu przerzuciłeś, nie? Jeden z zawodników, mianowicie Denis Labryga, użył takich słów, wielki buf, w twoim kierunku, że swoimi latami dążysz do końca swojej kariery i woli... Czym? Że swoimi latami dążysz do końca swojej kariery i że woli bardziej zaawansowanych umiejętnościami rywali. Powiedz mi, jak ty siebie pozycjonujesz, jeżeli chodzi o ten top wagi ciężkiej we freak fightach? Nie wiem. Tak naprawdę ja też się często nie doceniam i trochę wtruję często temu, co mówi Denis Labryga, bo drugiemu, kurczę, to trochę nie wierzę w te jego słowa, ale no zobaczymy. Chciałbym się sam dowiedzieć, nie? Dlatego nie chciałbym przeceniać swoich umiejętności, tylko stopniowo sprawdzić na to, co mogę sobie pozwolić, nie? Więc nie chciałbym ujmować tutaj Łukaszowi, że zrobię go w 30 sekund. Sam chcę się przekonać. Wiesz, ja mało biłem się sportowo w ringu, no i też chętnie się dowiem, na co mnie stać, nie? No, jak wspomniałeś o drugim Denisie, no to ten drugi zarzucił ci dwulicowość, to, że prosiłeś o walkę dla innej z organizacji, a później wstawiłeś post, że jesteś w prime. Powiedz mi, jak ty się możesz odnieść do tych zarzutów? No właśnie. Jest wiadomo, jest desperatem teraz. Zaraz będzie atakował Kasiusza, bo jest już, wiesz, no, szuka swojego 5 minut. Trochę mu to przeminęło. No i co? No, ciężko mi się odnosić do jego słów, bo ja mam wrażenie, że on nie rozumie tego, co ja mówię, więc chyba nie nadajemy na podobnej płaszczyźnie, nie? Okej. No to przejdźmy do kolejnego pojedynku. Strolowany. Siema. Strolowany, ja mam wrażenie, że ty jesteś trochę niedocenianym zawodnikiem, ponieważ twój rekord aktualnie to jest 5-1, jak dobrze kojarzę, a w zasadzie wielu obserwatorów, wielu kibiców uważa, że to Tarzan jest faworytem i skazuje cię trochę na porażkę w tym pojedynku. Nie no, rekord we freakach za bardzo nie walczy. Jest wiele przykładów na to. No, Tarzan, nie wiem, pewnie wizualnie jest groźniejszy, jest wyższy, ma waruny. Ja jestem tylko dla ludzi... A i przystojniejszy. Ludzi... He? I przystojniejszy. Ja jestem dla ludzi tylko grubaskiem, a ten tylko grubasek wejdzie i pokaże kolejny raz, na co go stać. Już niedługo. Jak najbardziej, czekam na to. Ale żeby... Tarzan też przytyra, tak jak mu ryj spuch. To od stresu, wiesz. Strolowany, a powiedz, po co ci ten miecz? Po co mi ten miecz? Bo mój sponsor zawsze mnie wspiera. Sanctum, dziękuję serdecznie za Masz fajny napis na tylnej koszulce, więc szacun. To ma fajny? Fajny napis masz z tyłu na koszulce. Nie? Który? Ten, co jest. Kajmano to masz? Tak. O. Pozdrowienia dla Kajmano. Pozdrowienia dla Kajmano. Mnie wywołałeś do tablicy, więc no, czekam. Nie mogę się doczekać. Wiedziałem, że będę skreślany przez ludzi. No. Lubię być underdogiem. Miałem się bić tutaj z Patrykiem, ale dostawałem mocniejszego rywala, więc wybrałem po prostu strolowanego. Żebyś nabrał uwagę. Ja też trochę liczyłem, że będę musiał bić ciebie, a nie Lupę, ale bo z Lupą omawiałem, jak będziemy cię bić i chyba już była kolejka do ciebie, ale no, mam nadzieję, że chyba to w końcu ustalimy i zobaczysz, jak szybko możesz się wyłączyć. Przyjedźmy sobie po swoich i możemy to robić. No. Gorzej jak obaj dostaniecie wtedy, no Lupa strolowany, niestety. A to nie ma znaczenia. No dobra, nie, no jak po ubiciu mojego kolegi Lupy chętnie ubiję Tarzana, bo kurczę co, tak bomba nie może chodzić niepomszczony, nie? No to fajnie, najebie was we dwójkę. Strolowany, chcesz pomóc koledze? Bo to już się chyba jakaś gra zespołowa zaczyna. Ciekawe jest to, że powodem tego, że dawno nie widzieliśmy cię w oktagonie. Siema, witam wszystkich, witam ciebie. No powiem ci, trochę gdzieś tam się działo na początku jakaś kontuzja. Krypson, popraw kajdan. O, brawo. Pozdrawiam iStaff. I trochę się działo, miałem
kontuzję jedną, która mnie na chwilę czasu też wykluczyła, taka poważniejsza. Wyleczyłem ją, zebrałem się później, wróciłem do treningów, no ale wiesz jak to jest, jak nie ma walki, no to nie ma takiej motywacji, żeby gdzieś tam gonić za tymi treningami tak bardzo mocno. Było trochę jeszcze innych zajęć. Nie było czasu właśnie wziąć tej walki, zrobić tego. Zajmowałem się też jakimiś tam innymi biznesami swoimi sprawami. I jakby dla mnie najważniejsze jest to, że cieszę się, że w tym momencie wracam, bo tak naprawdę minęły 2 lata od mojego ostatniego startu w klatce zawodowego i czuję mega głód. Czuję się naprawdę jak tygrys, który już zaraz wejdzie do klatki i nie mogę się tego doczekać. Jak dostałem propozycję, to od razu w serduchu pojawił się ogień, te pozytywne emocje, radość, jakiś sens na nowo, taki motywacja do wszystkiego. Zauważyłem w ogóle, jak mam przygotowania do walki, to jestem dużo bardziej skoncentrowany, potrafię sobie zaplanować dzień, wszystko mi idzie łatwiej, także no, polecam wszystkim, jakby niech robią to, co kochają i nie mijają się ze swoją pasją. Wiem, słuchaj, że dzisiaj... Tygrys, sorry, że ci przerwę, nie? Ale bym tak się odniósł do tych twoich biznesów, nie? Bo pamiętasz, że byliśmy u ciebie na gali, nie? Tak, no. No, pamiętasz, że wygraliśmy u ciebie ten turniej, nie? Tak. Mam bardzo ważne pytanie od naszego zawodnika, nie? Od Artura, no. Kiedy? Wiesz, że tak, dalej puste, tak, nie? To miał... Możemy to ustalić, bo wiesz, my jesteśmy na procencie, to są nasze pieniądze, nie? A to wiem, już trochę minęło. Słuchaj, Artur dostał już, tam akurat temat taki jest, że dostał ponad połowę swojego wynagrodzenia. No, to wychodzą, żebyśmy się rozliczyli dzisiaj, tak, co do końca? Bo ja obiecałem Arturowi, że wiesz, dział windykacji działa skutecznie, nie? To muszę dzisiaj przyjechać. Wiem, o co chodzi. Bo to będziemy ci kajdan zabierać, nie? No, dokładnie. Nie, na szczęście nie będzie takiej konieczności. Tam ze wspólnikiem dopracowaliśmy, żeby domknąć ten temat. Mamy podpisaną umowę z inwestorem. Do końca lipca ma... Znaczy to wasze umowy, nie? My się rozliczymy za Artura, resztę tam to wasza sprawa, nie? No jak już pytasz, to chcę jakby wyjaśnić przy okazji... No to wyjaśnię, ja tylko chciałbym wyjaśnić naszego zawodnika, nie? Tym, co gdzieś tam szukają i to jest taka sytuacja, że gdzieś tam jest 70% całości gdzieś tam na ten moment spłacone. No wiadomo, no, robi człowiek nowy biznes, no, nowe rzeczy, wiele błędów się popełnia, ale na szczęście jest na ten moment tak wszystko rozwinięte, że zamkniemy ten temat do końca lipca i można będzie no, po prostu otwierać nowe karty i skupić się na czymś innym. Ja jakby na ten moment cieszę się bardzo, że wracam do walk, że mogę się na tym skupić. To jest dla mnie teraz największa motywacja i przede wszystkim cieszę się, że moim rywalem jest taki gość jak Szuli, bo przede wszystkim darzę go wielką sympatią i szacunkiem nie tylko za jego osiągnięcia sportowe, ale i za to, jakim jest człowiekiem. Gdzieś tam też znam jego przeszłość i to wszystko. I cieszę się, że to będzie jedna z dla mnie takich troszeczkę większych wyzwań. No nie ukrywam, bo sportowo jest tutaj troszeczkę wyżej Szuli nade mną, ale też przez ten okres 2 lat się sporo zmieniło. Też sporo gdzieś tam nad sobą popracowałem, wiele płaszczyzn uruchomiliśmy w swoim zespole. Mam naprawdę takie świetne osoby, oczywiście oprócz tu głównych osób, które znacie, trenera tam Mirka i trenera Roszkiewicza od zapasów, to mam jeszcze w zespole takiego Łukasza Borta, którego też pozdrawiam, który trenuje z zawodnikami, znaczy brał szkolenia, webinaria, którzy brali też trenerzy z UFC. Wprowadza nam różne dzienniki, prowadzi nas naprawdę wzorowo, fajnie. I to jest taka dodatkowa motywacja, że jest ktoś, kto nad nami czuwa. Pytanie do Ewcia, czy to jest twoja największa wypłata w twojej karierze sportowej? Nie. Nie, dobra. Drugie pytanie mam do ciebie. Dlaczego wyszedłeś na tym zdjęciu, jakbyś wyszedł z Poprawczaka, stary? Bo wyszedłem. Zgasiłeś mnie. Ja tak po odwyku wyglądałem. I do Trypsona. Właśnie co cię podskusiło, żeby wziąć ze mną walkę? Propozycja pojawiła się jakby nagle sama, więc mówię, kurde, super fajnie, a to wyzwanie sportowe dla mnie najciekawsze w tym momencie i ja myślę, że też jest dla mnie wyższa taka jedna szansa. Prosisz? Co? Co ty wiesz, że... Nie, no przed chwilą mi powiedziałeś, kurwa, co? Co ty, kurwa, dobra, rozjebałeś się, kurwa, dobra, idziemy to wyjaśnić. Co ty myślisz, że my nie mamy charakteru? Dobra. Ewa, czekaj, bo on pisał do mnie i miałam ci coś przekazać, zaraz ci powiem, co. Może zadam pytanko, a ty zaraz przeczytasz? Dobra, no. Słuchaj, na wywiadzie, oglądałem twój wywiad i sparowałeś z Jasiem Kapelą. I powiedziałeś, że...
Jeśli trudno byłoby cię określić, to byłby trudniejszym przeciwnikiem, czy Jaś Lopela, czy ja. Dalej tak uważasz? Trudno byłoby... Wiesz co? Z Jasiem jakbym walczyła, to w MMA. A czemu ze mną chciałaś w boksie? Z tobą dlaczego w boksie? No bo jesteś za ciężki do parteru. No, jakbyś się przewrócił na mnie, to ciężko byłoby cię zrzucić. Ja właśnie miałem taki plan. Ja mam to samo strolowany. Ja na początku myślałem, że walka będzie w MMA, że się trochę poprzytulamy, obalę. Możemy się poprzytulać, ale to będzie boks. Poprzytulamy się po walce już. Ty, ale Lupa, ja się z tobą... Nie. W razie czego po walce zero przytulania, nie? Ty, Push Barber, widzisz swoje jakieś szanse? No, ja ogólnie ciągle trenowałem obalanie ostatnio, ciągle obalałem. Dopiero nie dawno. I obali szewę, tak? Być może, no ostatnio się dowiedziałem, że w ogóle walczę w boksie na waszym zestawieniu. No chyba zawsze byłeś taki, że inicjowałeś nawet to. Inicjowałem boks, ale ostatnie pół roku trenowałem tylko MMA, sam parter. No i co prawda trochę mi przykro, bo chciałem się sprawdzić w MMA, ale Ewa jest wielką bokserką. To w sumie tak naprawdę wchodzę do jej płaszczyzny, to tak jakbym się zmierzył z Irą Świątek w tenisie.